Dzień dobry Państwu. Witam widzów i słuchaczy Radia Pomost. Nazywam się Janina Pruchniewska. Przedstawię Państwu dzisiaj Patrycję Kamolę. Piosenkarkę, wokalistkę, kompozytorkę. Kobietę, która gra, śpiewa, tworzy. Warto ją poznać. Witam Pani Patrycję. Pani Patrycjo, jest Pani młodą osobą. Kiedy i w jaki sposób rozpoczęła się Pani przygoda z muzyką? Tak naprawdę przygoda z muzyką rozpoczęła się już wiele lat temu. Początkowo było to uczęszczenie do ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, gdzie grałam na klarnecie. Uczyłam się na właśnie instrumencie. Natomiast w międzyczasie również zapragnęłam śpiewać. Rozpoczęłam naukę śpiewu. Tak ta nauka śpiewu przerodziła się później w taką coraz większą pasję. Później były studia wokalistyki jazzowej i jazzowej na Uniwersytecie Śląskim, a następnie również studia z wokalistyki jazzowej i jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach. W międzyczasie uczyłam też studia magisterskie z kompozycji i aranżacji na kierunku artystyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kontynuowałam oczywiście studia magisterskie z wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach, więc cały czas ten śpiew, cały czas ta muzyka mi towarzyszyła. W międzyczasie tej mojej edukacji i działałam bardzo aktywnie na scenie. Śpiewałam bardzo dużo koncertów, prezentując moje autorskie projekty muzyczne, a także wielkich muzyków, wielkich artystów, takich jak na przykład Mike Russell czy Jennifer Batten, która jest znana ze współpracy z Michaelem Jacksonem na przykład, czy ze Stevie Wonderem. Miałam przyjemność współpracować, śpiewać na imię, śpiewać z Brianem Sentreskiem, czy też z Jackiem Jagusiem, który jest nazywany kilkakrotnie najlepszym gitarzystą bluesowym w Polsce. Więc myślę, że to są takie znane nazwiska naszym słuchaczom. Mike Russell to jest amerykański gitarzysta, zdobywca statuetki Grammy. Jennifer Batten, tak jak już przedstawiłam, to legendarna gitarzysta Michaela Jacksona. Jacek Jagus, też współpraca z Gabrielem Fleszarem, znanym tutaj z piosenki Kroplą deszczu, więc troszeczkę na tej scenie jestem. W międzyczasie tworzyłam różne utwory i wydałam swoje autorskie płyty. Pierwsza debiutancka płyta Czekając na miłość, która uzyskała status płyty złotej. Teraz aktualnie filmuję moją kolegią autorską płytę Nadejdzie lepszy czas, którą można usłyszeć w wielu polskich rozgłośniach radiowych, więc bardzo się cieszę, że ta działalność artystyczna cały czas się rozwija. Jest Pani laureatką kilku nagród. Która z nich jest najważniejsza dla Pani? Najbliższa sercu. Tak naprawdę każda nagroda, każde wyróżnienie, które otrzymałam, jest mi bliskie sercu. Jest to pokazanie, że ta droga, którą obrałam, że ta artystyczna ścieżka jest właściwa. Bardzo się cieszę, że jestem doceniana przez krytyków muzycznych czy przez różnego rodzaju muzycznych ludzi, też muzyczne środowisko. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze nagrody, myślę, że właśnie otrzymanie złotej płyty za mój album autorski Czekając na miłość. Myślę, że to również pierwsze miejsce w takim geograficznym konkursie płytowy debiut roku 2016, gdzie moja autorska płyta zdobyła pierwsze miejsce kategorii S. Myślę, że również takimi bardzo ciekawymi, bardzo wyróżniającymi tytułami było również uzyskanie
tytułu osobowości roku 2018 czy też 2020 w takim plebiscycie medialnym, który zorganizowała Gazeta Wrocławska, a także jeszcze jako studentka otrzymanie trzykrotnej nagrody, trzykrotnego stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Z tego, co się orientuję, jestem chyba jedną w Polsce osobą, która uzyskała to stypendium 3 razy. Więc bardzo cieszę, że moja artystyczna praca, moja artystyczna działalność jest doceniana. Pani Patrycja, jest pani młodą osobą, a jest pani znana w swoim środowisku jako działaczka na rzecz dzieci. Posiada pani medal Przyjaciel Dziecka. Jakie to ma pani, dla pani znaczenie? Dla pani twórczości, dla pani osobiście? Rzeczywiście, również oprócz takiej działalności artystycznej zajmuję się również działalnością społeczną. Jestem na co dzień również, oprócz czynnego koncertowania, oprócz bycia czynnym muzykiem, wokalistką, czy też instrumentalistką, jestem również pedagogiem wokalnym. Prowadzę zajęcia ze śpiewu, zajęcia z kompozycji, zajęcia z teorii muzyki. Uczę dzieci poprzez muzykę, uczę dzieci śpiewać. Wyjeżdżamy na różnego rodzaju festiwale, konkursy wokalne, gdzie moi podopieczni pokazują się szerszej publiczności. I za moje działania, za moje właśnie takie społeczno-artystyczne działania wśród dzieci, młodzieży, a także osób niepełnosprawnych, otrzymałam przez Zarząd Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lebnicy taki medal, takie odznaczenie Przyjaciel Dziecka. Bardzo się cieszę, że taka nagroda też trafiła w moje ręce. Bardzo się cieszę, że zostałam również w ten sposób doceniona, gdyż bardzo się cieszę, że mogę również kształcić to młodsze pokolenie, mogę przekazywać im swoją wiedzę, nie tylko tą taką zdobytą na studiach, ale także wiedzę, którą zdobyłam, wiedzę, którą traktuję na co dzień na scenie, więc bardzo się cieszę z tej nagrody. Pani Patrycjo, tak naprawdę to już pani odpowiedziała na moje pytanie. Muzyka, kompozycja, śpiew, to pani pasja czy zawód? Z jednej strony jest to mój zawód i bardzo się cieszę, że właśnie mogę muzykę nazywać moim zawodem, a z drugiej strony jest to moja ogromna pasja. Jestem taką troszeczkę szczęściarą, że mogę rzeczywiście z jednej strony zawodowo zajmować się tym, co kocham, a z drugiej strony jest to właśnie to, z czego ja żyję na co dzień. Jest pani związana z południowo-zachodnimi regionami naszego kraju. Nie pociągał panią daleki zachodni świat? Jest to bardzo trudne pytanie tak naprawdę. Jak na razie miejsce w Polsce, jak na razie działam dosyć prężnie tutaj w naszym kraju. Może w języku polskim przede wszystkim dla naszych rodaków. Na razie chciałabym się jak najbardziej pokazywać tutaj w naszym pięknym kraju, ale również śpiewam i po angielsku, śpiewam w innych językach, więc czy będzie kiedyś epizod zagraniczny, to się wszystko okaże, to wszystko zobaczymy. Myślę, że takim właśnie taką występów, czy taką tego, co się dzieje za granicą, były moje wspólne występy właśnie z Mike'em Russellem, który zdobył taki gram, czy też z Jennifer Batem, czy też z innymi wykonawcami, z którymi miałam przyjemność na scenie, z którymi występowałam na tej scenie, między innymi na różnego rodzaju festiwalach międzynarodowych, czy też innych festiwalach, na które byłam zapraszana jako właśnie wokalistka i prezentowałam swoje autorskie projekty. Pani Patrycjo, uczucia wyższe, takie jak miłość, przyjaźń, empatia, a nawet nienawiść,
bo to jest ta grupa tych uczuć. Jakie one mają dla pani osobiście i dla pani pracy zawodowej znaczenie? Wszystkie emocje, które dookoła się nie dzieją, które mnie dotykają, naprawdę przenoszę do muzyki, przenoszę do tego, co daję potem moim słuchaczom. Muzyka tak naprawdę to jedno wielkie uczucie. Muzyka to pokazywanie innym swoich emocji, przekazywanie swoich uczuć. Tak naprawdę kompozycje, które stworzyłam, które śpiewam na swoich koncertach, zostały pod wpływem różnego rodzaju przeżyć w moim życiu. I to tych przeżyć prywatnych, i przeżyć zawodowych. Więc wszystkie emocje, wszystkie uczucia, które gdzieś mnie dotykają, czy też sytuacje, które na co dzień mnie spotykają, później wyśpiewuję w swoich utworach i przekazuję je moim fanom. I pani Patrycjo, za panią widzę w tle złotą płytę. Czy to jest ta płyta, o której pani mówiła? Tak, to jest właśnie ta złota płyta, której się bardzo cieszę, z której jestem dumna, ponieważ właśnie w mojej debiutanckiej płycie, płycie Czekając na miłość, z którą na polskim rynku debiutowałam jako wokalistka jazzowa, to właśnie tej płycie przypadł tytuł złotej płyty, więc jak najbardziej właśnie teraz nastąpił taki bardzo ciężki czas pandemii. Jak ona wpłynęła na panią, na pani plany zawodowe? Jak ta izolacja wpływa na pani twórczość? Jako hamulec, czy jako bodziec do dalszego działania? Rzeczywiście, czas jest czasem dla artystów bardzo trudnym, ponieważ nie możemy koncertować, nie możemy spotykać się z twórczością, pokazywać swojej twórczości, pokazywać swojej twórczości słuchaczom. Wszystko dzisiaj odbywa się w sieci, wszystko dzisiaj odbywa się w internecie. Z jednej strony jest to właśnie wyjście, myślę, do szerszej publiczności, dlatego że na koncertach jednak publiczność w jakiejś liczbie, tak? Natomiast w internecie każdy może naszej twórczości wyjść. Więc staram się jak najbardziej działać właśnie w internecie, staram się pokazywać słuchaczom różnego rodzaju występy z tak zwanych live session, które gdzieś tam nagrywam w domu, czy w studiu mieszkania, czy właśnie w mieszkaniu. Ale także właśnie niedawno stworzyłam we współpracy z moimi uczniami projekt, który stworzyliśmy tak naprawdę każdy w swoich domach. Ja te wszystkie nagrania, które powstały, skończyłam jedną całość i nagraliśmy wraz z moimi uczniami do mojej autorskiej piosenki pod tytułem Raj, do której napisałam właśnie tekst nawiązujący do koronawirusa. I stworzyliśmy właśnie taki teledysk, taki projekt, który można oglądać na moim kanale na YouTube, na kanale Patrycja, który nawiązuje do koronawirusa. Oczywiście serdecznie zapraszam do zapoznania się z tym projektem, a także z innymi teledyskami, z piosenkami, które obecnie powstały, czy też znajdują się właśnie na mojej publicznej stronie na Facebooku jako Patrycja Kampla, wokalistka, kompozytorka, też właśnie na moim artystycznym kanale na YouTube jako Patrycja Kampla. Pani Patrycjo, z tego, co się zorientowałam, gra pani na różnych instrumentach. A który jest najbliższy? Który jest takim, może pani, ulubionym instrumentem muzycznym? Rzeczywiście gram na kilku instrumentach. Jestem czarnoklarnecistką. Pokończyłam ogólnokształcącą szkołę muzyczną pierwszego, drugiego stopnia. Poświęciłam
w szkole muzycznej wiele, wiele lat, kształcenie swojego kierunku instrumentu klarnetu. Natomiast w międzyczasie również grałam na fortepianie, grałam na pianinie. Myślę, że jednak pomimo tego, że szkoła muzyczna wykształciła mnie jako klarnecistkę, to jednak fortepian, pianino jest mi bliższe, ponieważ mogę grać również i właśnie na pianinie, na fortepianie. Druga sprawa jest taka, że jak kreuję swoje utwory, tworzę swoje piosenki, to też odbywa się to za pomocą instrumentu klawiszowego, czyli pianina. Inna sprawa jest też taka, że jeżeli prowadzę zajęcia swoje z moimi uczniami, to w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy, gdzie pracuję w Szkole Muzyki Rozrywkowej, Śpiewu i Mowy w Legnicy, w której również prowadzę zajęcia. Zajęcia prowadzę właśnie poprzez instrument klawiszowy, jakim jest pianino, czy też fortepian. Więc myślę, że jak najbardziej pianino jest mi bliższe, ale na klarnecie cały czas czynnie gram. Pani Patrycjo, skończy się pandemia, skończy się ta izolacja, wrócimy do normalności. Jakie ma pani plany koncertowe? Szerokie, czy tylko w obrębie swojego miasta i swojego regionu, czyli tej południowo-zachodniej części naszego kraju, czy pani trasa będzie obejmowała całą naszą Polskę? Teraz mamy rzeczywiście taki trudny czas, czas pandemii, ale ja stwierdziłam, że nie będę bez w domu, jak najbardziej tworzę, komponuję kolejny utwór na kolejną płytę. Kiedy ta płyta wyjdzie, jeszcze tego nie wiem, natomiast powstają coraz to przechodzą moje pomysły, które pojawiają mi się aktualnie w głowie, przelewam na papier i już mam całkiem sporą liczbę nowych utworów, które tworzyłam właśnie w czasie pandemii koronawirusa. A co będzie po pandemii? Myślę, że do takiego czynnego koncertowania. Myślę, że jak najbardziej będę dalej występować, będę pokazywać się szerszej publiczności lokalnej, bo koncertuję nie tylko w obrębie mojego województwa, ale również innych województw, również w innych zakątkach Polski. Mam okazję śpiewać, mam okazję dzielić się swoją twórczością ze słuchaczami, z publicznością. Także myślę, że jak najbardziej ruszymy mocno trasę koncertu razem z moim zespołem, jak najbardziej pokazywać i promować moją najnowszą płytę Nadejdzie lepszy czas i utwory powstające płyty, które również można znaleźć w sieci, można znaleźć teledyski do tych utworów, ale także będziemy promować utwory, które aktualnie skomponowałam i które aktualnie tworzę. I czy uczniowie, pani uczniowie, ci, których uczy pani, uczyła przed pandemią, są dla pani wsparciem, jakąś inspiracją, powodują, że łatwiej się pani rozwijać zawodowo? Czy to jest uciążliwe? Dzieci, młodzież potrafią być bardzo różne. Zróżnicowane charaktery czasami dopuszczają. Młodzież, czy też dzieci, które przychodzą do mnie na zajęcia, a przychodzą uczyć się sztuki wokalnej, jak najbardziej są dla mnie inspiracją. Myślę, że jak najbardziej te spotkania z nimi są dla mnie takim czasem bardzo twórczym. Ja mogę się dzielić z nimi moim doświadczeniem, które do tej pory zdobyłam, doświadczeniem koncertowym. Mogę dzielić się z nimi moją wiedzą, którą posiadłam właśnie w trakcie studiów magisterskich z wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Katowicach, czy też z kompozycji aranżacji na Uniwersytecie Zielonogórskim, czy też właśnie taką typowo praktyczną wiedzą, którą posiadłam przy współpracy z wieloma wspaniałymi muzykami.
którymi śpiewałam na różnych scenach w Polsce. I myślę, że jak najbardziej właśnie takie spotkania z młodzieżą, spotkania z dziećmi, spotkania również z studentami, z osobami starszymi. Są bardzo twórcze, są bardzo inspirujące. A ja jako pedagog wokalny lubię pomagać, lubię dzielić się wiedzą, lubię również inspirować innych, pokazywać innym muzyczną drogę, pokazywać również, którą drogą powinni pójść. Tak jak Państwo słyszycie, naprawdę warto było zaprosić Panią Patrycję do nas, żeby Państwo mogli ją poznać. I zachęcam do poszukiwań utworów Pani Patrycji. Pani Patrycjo, bardzo, bardzo dziękuję. Życzę szerokiej zawodowej drogi. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Oczywiście zapraszam naszych słuchaczy do zapoznania się z moją twórczością na moim kanale artystycznym na YouTube jako Patrycja Kamola. Tam znajdują się wszystkie moje dotychczas wydane utwory. Znajdują się również teledyski do moich najnowszych piosenek, do płyty Nadejdzie lepszy czas, czy też do wcześniejszej Czekając na miłość, którą uzyskała status płyty złotej. A także zapraszam do zapoznania się z moją artystyczną stroną na Facebooku jako Patrycja Kamola, wokalistka, kompozytorka. Tam również znajdują się wszystkie informacje na temat mojej działalności, na temat tego, co aktualnie się u mnie dzieje. A po pandemii zapraszam na moje koncerty w całej Polsce. Bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję.